znowu już jesienna, już wypchany brzuszek. Trochę na lewo, trochę na prawo. Jest już grubsza, jest piłeczka, jesienny karpik, pięknie napchany. Siódma ryba. Ja! Jaka kłoda! Słuchajcie, stała się rzecz niesamowita. Później wam resztę opowiem, jest wielki amur, a tam siedzi zapięta ryba, która właśnie odjeżdża, bo amura trzeba szybko wypuszczać. Ale jedzie! Dobra, mam nagrywanie włączone nawet. Siemanko, kolejny wyjazd, już prawdopodobnie ostatni. Jesteśmy na żwirowni 11-hektarowej. Tutaj, gdzie można powiedzieć, zaczęło się poważniejsze łowienie. Tutaj, gdzie jest filmik, pewnie tutaj gdzieś podlinkuję, filmik z Wiktorii. To jest właśnie to łowisko. I prawdopodobnie będzie to właśnie zakończenie sezonu. Wybraliśmy się właśnie tutaj z Robertem na zasiadkę na 3 doby. Wędki zarzucone, ponęcone, odległości odmierzone, miejsca wytypowane. Pierwszy raz w sumie tutaj łowię tak blisko, bo jeden zestaw mam na niecałe 80 metrów, drugi na niecałe 60, a trzeci jest blisko zarzucony i jest na 30 metrów. Ale półeczka jest fajna, znaleziona, więc zobaczymy, co z tego będzie. No. Rozpakowujemy resztę rzeczy i widzimy się później. Dobra, słuchajcie, jest pierwsza rybka. Pojechała takie delikatne branie i wzięła wbrew pozorom na popka. Jednego zarzuciłem popka, żeby sprawdzić co i jak, czy coś wejdzie. Może rybka nie jest jakichś dużych rozmiarów, ale jest grubiutka, fajniutka. No i pierwsza, także cieszy, jesienna. Już myśleliśmy, że nic nie pojedzie tej nocy, ale chociaż w sumie jest jeszcze jakoś 22, jakoś tak. Fajna grubiutka, będziemy wypuszczali. Dobra, rybka wypuszczona. Teraz może zawoła mamusia, albo babcia, albo dziadka i coś większego się złowi. Od razu leci PV-ka, bo zanęcone mam tylko dwie rakiety, tylko dwa spomby, niedużo. I PV-ka taka, nie za duża, na przerzucenie. Lecimy z tym. Jedzie. Albo jest, albo nie ma. Ale jedzie. No i słuchajcie, moi drodzy, sprawa wygląda tak, że jeszcze nie odmierzyłem długości na drugiej wędce, na tej wędce, co było branie. I pojechała druga rybka, druga wędka. Trzeciej wędki nie ma.
No nie jest niestety duża, nie jest to duża rybka, ale kolejna i to w bardzo szybkim, krótkim czasie. Nie wiem, czy uda się pokazać, bo rybka jest żywa, bo wzięła tutaj z bliska, z 30 metrów. Kolejna rybka, mała, ale znowu już jesienna, już wypchany brzuszek. Jak się uda, to wam ją pokażę. Ma fajną łuskę z przodu, charakterystyczną. Zobaczymy, czy da się pokazać. Taki bączuś. Ale już fajne te rybki, ale mam nadzieję, że przebijemy się przez troszeczkę większe. No i tak jak mówię, jedna rybka za drugą. Weźmiesz? No już, już. O. Słuchajcie, kolejne branie. Rolka, mega, mega rolada. I co? Przez chwilę pokolowałem rybę i nagle ryba w zaczepie. I to takim konkretnym. Przez myśl przechodziła też właśnie myśl, że może to jest sum i zamurował, bo nic nie mogłem zrobić. Popuściłem, poluzowałem tą rybę i nic. Poczekałem chwilę, zostawiłem, mówię, może wypłynie. Nie chciała wypłynąć, więc trochę na lewo, trochę na prawo. Popróbowałem, się okazało, że wyszła. Wyszła z zaczepu i jest. Ale niestety to taka sama. Nie wiem, czy to nawet niektóra z tych, co wcześniej wzięła, bo bardzo podobna. Taki nieduży karp. Wymęczony, więc będziemy go wypuszczali od razu. Ale trzeba uważać, bo tak jak mówię, miejsce jest dobre, ale już wiadomo, że jest zaczep i one od razu tam, znaczy zaczep, nie wiadomo, czy to jakieś drzewo podwodne, czy coś, bo od razu ta ryba wiedziała, gdzie uciekać. Więc teraz po prostu trzeba szybciej się zbierać z łóżka do ryby. Dobra, wypuszczamy. Foteczka jeszcze tylko i wypuszczamy. Siemanko z rana, w sumie może już nie rano, bo 11. Trochę w nocy się działo, ale jak widzieliście, rybki były nie za duże. W sumie trochę noc nie przespana, bo do 2:40 ostatnie zestawy przerzucałem. Teraz właśnie trzeba było troszeczkę odespać. Będzie chyba zmiana taktyki na troszeczkę grubsze nęcenie, bo na jeden zestaw rzucałem tylko dwie rakiety i PV-kę. Teraz pewnie rzucę jakoś 4-5 rakiet na jeden zestaw. Troszeczkę na grubie, może te grubsze wejdą. Zobaczymy, no. Słuchajcie, jest kolejna rybka. Odjazd był, no przerzucone mam, nie wiem, może pół godziny później. Branie na popka. Podchodziłem wsadzić aparat na statyw. Akurat było branie, to zdążyłem włączyć, więc widzieliście. Rybka też niedużych rozmiarów, ale fajna. Ważne, że coś się dzieje. Może ruszą te większe też. Zobaczymy. Na razie wszystkie takich samych rozmiarów. Mam nadzieję, że przebijemy się przez większe. Jedyny, najbardziej oryginalny kubek Foxa.
Nikt takiego nie ma, tylko ja. No cóż, same małe wchodzą. Teraz zostaliśmy sami. Wszystkie stanowiska są wolne, więc może coś tam się ruszy, może będzie spokojniej. No ale póki co, to nie biorą zbytnio te rybki. A jak biorą, to biorą małe. Bo już są cztery. Tak wygląda woda. Nasze namioty. I czekamy. Jest. Jest. Najładniejsza póki co. Dobra, jak widzicie, kolejny raz przy macie. Druga nocka się szykuje. Cały czas były te małe. No jest. Jest już grubsza, jest piłeczka, jest jedny karpik, pięknie napchany. Już wam go pokazuję, wziął na Bolsena Squid. Cały czas teraz mam stąd brania. Tak wygląda karpik. Już fajna piłeczka. Cieszę bardzo, bo myślałem, że do końca będą te maluchy albo wcale nic. Myślałem nad zmianą jakiejś strategii, ale ta strategia co teraz jest, najwidoczniej działa. Także jestem mega, mega szczęśliwy. No, rybka troszeczkę wymęczona, więc trzeba ją trochę dotlenić. Płyń jeszcze po mamusie. Dobra, troszeczkę większa. Mam nadzieję, że wejdą jeszcze większe. Ok, jest kolejna rybka. Dokładnie rybka, ale myślę, że pokażę. Bo te małe chociaż weszły. Taka rybka, będziemy już męczyli, puszczamy, malutka, ale pełnouska, więc pokazana. Siódma ryba, szósta mała. No bo już tamta już piłeczka była fajna, więc... Ale tak czy siak, jeszcze jest nadzieja na tego konika, więc wypuszczamy i widzimy się w następnym ujęciu. Dobra, w końcu Robert brania się doczekał po dwóch dobach. Zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie duże, czy nieduże. No, rolka była dobra. Aż miło, co? Jeszcze, aż kurde. Tyle czasu wyczekany. Siedzi. Siedzi rybka u Roberta. Piękna. Thank you.
Dobra, skórka też poszła. Dobra, mamy kolejne branie. Przed chwilą Robert wyciągnął rybkę. Teraz ja. Branie pewnie nagrało się na kamerce. Kamerka stoi tutaj na dole. Nagrywa cały czas brania. Rolka była. Pięcia, patrz. Ładnie. Uh-huh. Zapiął się. Mamy rybkę. Mamy deszczyk. Mamy rybkę. Rybka też nie dużych rozmiarów, ale większa niż te co były z początku. Też obżarta ładnie. Pokazuję, co jest rybka. Coś takiego, nieduża, ale zawsze rolka. Kilka słów? Niemszka, niech po dziadki leci, bo już nawet nie mamy czasu na ojców. Ja, kurwa, jaka kłoda! Jest nagrywanie? No. Słuchajcie, stała się rzecz niesamowita. Później wam resztę opowiem. Jest wielki amur, a tam siedzi zapięta ryba, która właśnie odjeżdża, bo amura trzeba szybko wypuszczać. Więc się postaram go wam pokazać. Jest wielki. Pierwszy raz w życiu takiego dużego amura mam. Widać? Zajebiście. No jedzie. Cały czas jedzie, nie? Jak to go nie obejmuje. Piękna. Niesamowita noc, ale teraz chodźcie, bo jeszcze jest druga ryba. W trakcie wożenia tamtego amura było branie z 260 metrów. Jedyna wędka, która była wywieziona prawie pod sam drugi brzeg. Musiałem zostawić. Teraz właśnie holuję, zobaczymy co tam będzie. Co tam się kurde zaczepiło. Dzisiejsza noc to przymrozek. Dzisiejsza noc to przymrozek. Więc wypuszczanie amura i dotlenianie go cały czas z rękoma w wodzie to czysta przyjemność. Zestaw na 7 metrach. Powiem wam, że już jestem spełniony. Zakończenie sezonu niesamowite. Coś pięknego. Czy my mamy podbierak przygotowany? Jeszcze nie. No, ale to nic. Będę miał gdzieś bliżej, to zobaczymy. Ale ładnie idzie, widzisz? No. Była górka.
poluzować, bo musiałem poluzować trochę, bo ryba po górce szorowała. Naprawdę to nie wiadomo w ogóle, gdzie ta ryba jest. Zbiornik ma, żwirownia ma 11 hektarów, więc ta ryba mogła sobie przez te kurde, nie wiem ile mieliśmy tego amura, 5-10 minut. Staraliśmy się szybko zrobić jedno zdjęcie, dwa i do wody zdotlenianie. Dotlenianie zajęło wiele więcej. Więc ta ryba może być naprawdę daleko. A pod sam koniec może okazać się, że w ogóle nie jest duża, tylko jest mała, waleczna i bardzo daleko. No ale po walce i po ugięciu wędki obstawiam, że nie jest to jakaś malutka ryba jak te wcześniejsze. No ale dopóki się nie wyciągnie z wody, to nigdy nie jest wiadomo. Ale drga, albo idzie po górce? Nie, to po prostu tak. No może wiesz, nie jest powiedziane jaka to ryba. To, że to jest z daleka i tak idzie, może zaraz tutaj przy brzegu zacznie robić salwy i machać tu szczytówką. Się okaże, że to mała ryba. Najlepsze jest to, słuchajcie, że mówiłem jeszcze dzisiaj do Roberta, bo Robert orzechem tygrysiem zanęcił jedną wędkę i powiedziałem mu, że ja nie słyszałem, żeby tutaj ktoś dużego amura wyciągnął. Wiem, że są, tak mówili. A ta ryba ta woda skrywa, ta żwirownia, jeszcze tyle właśnie ciekawych rzeczy. Żeby tylko mi ona tutaj nie poszła. Nie chciałbym tego. Koniecznie wygląda na dużo i chyba nie jest dużo. Ale jest na pewno silna. Jest dalekiego, no mówię, 260 metrów. Była opcja wywieźć jedną wędkę, więc... Niekoniecznie to jest mały bączek, dwukilowy, ale to nie jest duża ryba. Ale zobaczcie na wędkę. No chodzi to nieźle. Dobra, panie kamerzysta, bo my nie mamy podbieraka. Dobra, rybka z głębin wyjęta. Po prostu bardzo silna i nie jest jakaś gigantyczna, ale też cieszy. I tak jak mówię, wzięła, gdy robiliśmy sesję dla amura. Nie jest duża taka rybcia. A już takich trochę złapane, więc wypuszczamy i widzimy się niedługo. Dawaj! Ale jedzie! Dobra, mam nagrywanie włączone nawet. Patrz jak jedzie. Dobra. No, jest coś. Jest coś. Coś siedzi. Patrz. Dobrze. Może dobrze. A mówiłem przed chwilą, że konia brakuje jeszcze na filmie. No to wypadałoby, żebyś wyciągnął. Miejscówka dobrze zasypana, co? Orzechem. Ale roga, na którą czekałem, nie? Patrz. Nie, dobra, mała. Dobra, ostatnia nocka. Jest kolejna rybka. Ale jest zimno. Już wam pokazuję rybkę. Albo i nie. Siemanko, witam was po ostatniej nocce. Ostatnia nocka tej zasiadki. Działo się sporo. Na całym wyjeździe działo się sporo. Łowione były ryby nie za duże, bo był plan na jesienne konie, aczkolwiek no tak jak widać, nie zawsze tak jest. Udało się wyciągnąć tego amura i tak naprawdę ten amur najbardziej cieszy, bo nie dość, że był fajny, pokaźnych rozmiarów, to uwolniliśmy go z zaczepów, jakby ściągnąłem go z zestawem czyimś. Pływał ciężarkiem obwiązany, więc byliśmy z tego szczęśliwi, że po prostu uwolniliśmy tego amura. Szybkie trzy zdjęcia, szybkie nagranie i co? Do wody, natlenianie. Z 10 minut go natlenialiśmy, przód, tył. Trzymałem go, żeby nie odpłynął. Dobrze natleniony, odpłynął elegancko. Tak jak mówię, cieszy nas to bardzo, że pomogliśmy mu jakoś pomóc. Sam widok tego amura nas jakby ucieszył.
Tak samo to, że tutaj największy amur złowiony jaki jest, to jest 11. To jest nowa woda, to jest nieodkryta woda, nie wiadomo do końca co tu jest, co tu zostało, co tu było wpuszczane. Więc tak to wygląda. Zakończenie sezonu, moim zdaniem mega. 3 doby. Dzisiejszej nocy już było bardzo zimno. Widoczek piękny. Ostatnia noc, nieprzespana. Zaraz właśnie lecę też do pracy. Ale lina pęka, nie komandos. Od razu trzeba, albo są wymówki, albo wyniki, czy jakoś tak, prawda? Także tak to wygląda. Słuchajcie. Prawdopodobnie to jest ostatni filmik na zakończenie tego sezonu. Już pewnie nie będę jeździł na zasiadki w tym sezonie, ale jeszcze to zobaczymy. Także zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, bo jest jeszcze plan na te filmiki, żeby przetrwać ten sezon zimowy. Więc jak filmy się podobają, to zostawcie suba, ten dzwoneczek, lajka. Będzie mi bardzo miło i widzimy się w następnym filmie.